się ciągle się rusza, mimo że tutaj, tak jak Pan już wspomniał, za kilka dni skończę 69 lat, rozpocznę 70, bo urodziłem się, jak bombardowali Częstochowę w moim rodzinnym mieście, właśnie pod Jasną Górą, w 40 roku, 19 października. Data jest publikowana we wszystkich informacjach dotyczących mojej osoby, więc tutaj nie ma żadnej tajemnicy i niczego nie ukrywam. Poza tym, jak już Pan wspomniał, mężczyźni nie muszą się wstydzić swojego wieku. Dopóki się ruszają i dopóki na coś jeszcze stać, no to nie ma czego się wstydzić. Także zachęcam wszystkich do tego, żebyście potem, jak skończymy to nasze spotkanie, obejrzeli sobie te dwa złote medale olimpijskie, ponieważ i tu się wypada mi pochwalić, że jestem jedynym polskim bokserem w historii tej pięknej dyscypliny, a ona ma swoje lata też, bo boks rozpoczynał kiedyś taki zapaśnik Cyganiewicz w Warszawie, takimi walkami, to papa Sztam w pamiętnikach swoich opisuje, jak dochodziło do pierwszych takich właśnie walk, gdzie były walki mieszane, zapaśnicy się bili z bokserami, bokserzy z zapaśnikami. I to jest bardzo głębokie korzenie tej dyscypliny, a no niestety, mimo tego, że Polska miała bardzo dobrych bokserów, wspaniałych, zresztą okres papy Sztama to okres rozwoju tej dyscypliny, poza tym w ogóle nie tylko boksu, bo wspomnę tutaj, ponieważ są tutaj tradycje siatkarskie, mieliśmy Wagnera, trenera, który doprowadził naszą reprezentację do złotego medalu, mieliśmy wspaniałych kolarzy pod opieką trenera Łasaka, Rysio Szurkowski, nawet Bogdan Tomaszewski kiedyś go nazwał wspaniałym dzieckiem dwóch pedałów, który tak pedałuje jak właśnie w takim... To takie przejęzyczenie nastąpiło, także no, bywały to wspaniałe czasy. Piłka nożna, Kazimierz Górski, ikona też trenera, szkoleniowca, nauczyciela wspaniałego, taki piłkarski papa Sztam, jak myśmy go nazywali. Także był to wspaniały okres dla polskiego sportu, ale mimo to, że byli tacy bokserzy, których nazwiska tutaj też nie są tajemnicą, jak Zbigniew Pietrzykowski, Leszek Drogosz, Kazimierz Paździor, Józef Grudzień, Marian Kasprzyk, nikt nie zdobył, nie miał tego szczęścia dwa razy zasłużyć na polski hymn, a było to ogromne wyróżnienie, bo proszę Państwa, w Tokio, jak przylecieliśmy na olimpiadę, to tam nie wszyscy wiedzieli, gdzie ta Polska leży. Tak naprawdę w latach 60. oczywiście nie mówię tutaj o ludziach, którzy byli zainteresowani geografią świata czy w ogóle, ale tacy normalni Japończycy to się pytali, że jest ten mały kawałek taki przy Związku Radzieckim. Jako... A więc rozpoczniemy od tych pierwszych kroków, od Częstochowy, od startu Częstochowa i jak to było. No więc zaczęło się w Częstochowie, jak już wspomniałem, ponieważ sport był bardzo popularny w całej Polsce, młodzież po wojnie, bo ja mówię tu o czasie, kiedy tak naprawdę to terenem zabaw to były okopy poniemieckie, a taką atrakcją było rozbrajanie pocisków, nie wybuchów, które pozostały. To były właściwie główne zajęcia dzieciaków z lat 40., 35., tych, którzy w czasie wojny się rodzili albo później dorastali jako młodzież w tym okresie powojennym. No to był taki trochę trudny okres, bo nie było boisk, nie było sprzętu. Ja Wam się tylko pochwalę, że zbierałem słoiki po szczawiu, bo był taka u nas, była u mnie w moim domu w Częstochowie, na ostatnim groszu, to była najbiedniejsza dzielnica Częstochowy, był taki duży sklep z warzywami. W tym sklepie z warzywami trafił się transport szczawiu w takich słoikach litrowych, i ten szczaw był przeterminowany. On był już skwaszony, nie można było już z niego skorzystać, więc to był mój pierwszy interes. Celem tego interesu było zdobycie pieniędzy na rękawice bokserskie, na piłkę do kopania, piłkę nożną. Więc kupiłem 5 słoików, wylałem ten szczaw, umyłem te słoiki, poszedłem do sklepu, gdzie kupowano szklane opakowania, bo słoik tego szczawiu kosztował 30 groszy, a za słoik czysty, wymyty dostawałem złotówkę. Także 5 pierwszych słoików, zarobione pieniądze, szybko potem 8 słoików, potem 12 słoików i w sumie wykupiłem 300 słoików przez 2 tygodnie, myjąc te słoiki, wylewając ten szczaw i uzbieraliśmy, oczywiście koledzy mi w tym pomagali, uzbieraliśmy pieniądze, kupiliśmy 2 pary rękawic i 2 piłki takie sznurowane,
i również takim do sznurowania. Trzeba było mieć takie specjalne przyrząd z drutu, który się wkładało, takie szydło, które się przeplatało i zaciągało. Oczywiście piłka, która musiała być pompowana specjalną pompką, na którą nam już nie starczyło, to kolega miał pompkę z roweru, więc ją przerobiliśmy, żeby ten wentyl taki długi, bo pęcherz w tej piłce, nie wiem, czy może pan pamiętać takie piłki, że to była wewnątrz, była taka dętka okrągła z takim tym wentylem i trzeba było napompować przez ten wentyl zgiąć, zawiązać, zawinąć i potem go wepchnąć pod to sznurowadło, żeby on tam bezpiecznie nie wypuszczał tego powietrza z tej piłki, więc... Nieprawdopodobne, a prawdziwe. No właśnie, takie to były czasy. No teraz już nie chcąc wam mówić, że wam zazdroszczę tego, co wy macie w szkole, macie piękne sale sportowe, macie boiska wspaniałe, macie sprzęt, wy się nie martwicie o to, żeby no gdzieś tam pograć sobie w piłkę, żeby tej piłki nie było. To już jest rola nas, nauczycieli, opiekunów, żeby dzieciaki miały możliwość korzystania z tego, że ten sport jednak jest bardzo w życiu młodego człowieka potrzebny. To były takie początki, jeśli chodzi o sam boks, bo w ogóle zacząłem od piłki nożnej, jak zwykle, bo wszyscy o tym wiecie w szkole, że najłatwiej jednak jest zebrać grupę chłopaków, podzielić ją na 5 czy 6, 2 piątki czy 2 szóstki, 2 kamienie na 1 bramkę, 2 kamienie na 2 bramkę i już się rozpoczyna rywalizacja. Piłkę, rzucić piłkę i gramy.